Siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. 1 czerwca, czyli zbiornik Klimkówka przede mną. Jak widać, jestem już na wodzie, przygotowuję sobie przynęty, no i zaczynamy łowienie. W tamtym roku miałem silnik, nie miałem kotwicy, w tym roku mam kotwicę, a nie mam silnika, także nie wiem, które lepsze, ale aktualnie jestem zakotwiczony tutaj niedaleko jakiejś plaży. No i w tamtym roku tutaj złowiłem kilka małych sondaczyków, więc od tego miejsca zacznę, nie mam echosondy. Plan na dzisiaj jest taki, że połowię do godziny 9-10, zobaczymy jak to będzie, no i po prostu się zwijam już przed południem, no i to by było na tyle. Taki jest plan, żeby połowić kilka godzin między, właśnie teraz jest około 4, między 4 a tą 9, no i potem zwinąć się do domu i jeszcze może jak się uda to dzisiaj zmontować ten odcinek. Życzę mi powodzenia, no i ja zabieram się za łowienie. Zacznę klasycznie, przynęta biała, główka 10. W sensie 10 gram, no i takie kopytko obrzucam tutaj, potem jak najwyżej się nie będzie działo, to założę jakiegoś jeszcze innego klasyka, może kanibala. A na razie zaczynamy pierwszy rzut. Nie wiem, czy dziesiątka nie będzie za ciężka, bo tutaj jestem przy brzegu, ale w sumie nie wiem, jaki jest tutaj układ układ dna, ale ogólnie chyba jest ze 2 albo 3 metry wody mniej jak w tamtym roku. Więc zobaczymy, jak te ryby będą reagować. Bo szczerze mówiąc, no stan jest niesamowicie niski. Jak na czerwiec. Strach pomyśleć, co tutaj będzie dopiero na jesień. Pogoda jest na razie bardzo przyjemna, jest około 15 stopni. Lekko ma dzisiaj wiać, także właśnie o to się boję najbardziej, bo jestem na kajaku. Wiadomo, że szału tutaj ze stabilnością nie ma i przy większym wietrze to będę się po prostu bał pływać. No ale miejmy nadzieję, że pogoda mnie rozpieści. Jak widać, na łódce mam lekki bajzel. Kurde, jest, przegapiłem. Pięknie. Zawiesił się na sekundę. Brawo. Ogólnie, zanim rzucę, na łódce mam lekki bajzel, bo kotwicę wczoraj gdzieś znalazłem w stodole jakąś. Znaczy coś ciężkiego. I ja przyjąłem, że to będzie moja kotwica. Pięknie, jeszcze coś mi się tutaj poplątało, super. Dobrze. No to lecimy. Miejmy nadzieję, że teraz nie prześpię żadnego brania. Było niesamowicie głupie z mojej strony. Że zacząłem Wam wszystko tu pokazywać na kajaku, co jest najmniej ważne. Nie zająłem się rybą. Niestety problem się pojawia taki, że zaczyna mocniej wiać. No i niestety nie zanosi się, po prognozie pogody jak patrzyłem, to nie zanosi się, że będzie lepiej. O. No i tyle mi zostało z przynęty. Ciekawe, co ją zaatakowało. No ale trzeba ją zmienić. Ja pierniczę, jak ja dzisiaj zaspany jestem. Już trzeci atak. Albo czwarty. Ale w sumie bałem się, że te 10 gram będzie za dużo. Jak tutaj na łowienie przy brzegu, ale okazuje się, że przy tym wietrze to chyba idealna jest gramatura. Coś siedzi? Niemożliwe. Szczupak. Nie. No szczupak. No to nieźle. Niezły początek sezonu sandaczowego. No niestety, moi drodzy, troszeczkę smutna wiadomość, bo ten szczupak chyba jakąś przynętę zażarł, ale zażarł ją w taki sposób. Na pewno nie moją w ten sposób, chciałem powiedzieć, tylko
Biedak zażarł coś w ten sposób, że ma to kurcze w żołądku już. Dlatego mu utnę. Zobaczcie, tu coś wychodzi i hen do przełyku. Nie chcę ciągnąć, dlatego utnę ile tylko mogę. No i widoka wypuszczam, chociaż wątpię, żeby przeżył, ale taki oto pistolet. No i na otwarcie sezonu szczupak, Boże, na otwarcie sezonu sandaczowego mamy szczupaka. Ale każda ryba cieszy. Lecimy po sandacze. No miałem już kilka brań sandaczy, a wziął mi finalnie szczupak, jak zwijałem przynętę już do łódki. Pierwszy sandaczyk. Mamy skubańca. Wielkich rozmiarów to nie ma, ale jest w końcu. Pierwsza ryba, na którą się dzisiaj nastawiłem. No i taka pierwsza ryba, wypuszczam ją z tegoż to względu, że pęcherz pławny jej wypłynął, się pojawił, więc lecisz, mordo, do wody i do dna, jak to mówią na weselach. Ręcznik sobie wziąłem, jakbym, jak to mówią, gundwo złowił, żebym się wytarł, no ale wycieram się po sandaczu, także jest git. Jest! Znowu spod samej łódki. Tamten też był spod samej łódki praktycznie. Ten ładniejszy troszeczkę. O, widzicie? Wypił się w podwieraku. Super. Nawet przyzwoitych rozmiarów mi się wydaje. No i standardowo. Drugi dziś. Mam nadzieję, że nie ostatni. Tak właśnie zastanawiałem się przez chwilę, gdzie się zwodować na Klimkówce. Zwodowałem się przy tamie, przy zaporze. Myślałem też o Cowce, tam bliżej Ujścia Gorlickiego. Ale stwierdziłem, że jeżeli będzie wiało, ja jestem bez silnika, to jak mnie zwieje gdzieś na północ, to ja potem się wiosłami zajadę. No i w sumie wyszło chyba na dobre, bo troszeczkę sobie podpłynąłem teraz do góry. Jak tylko podciągnę kotwicę, to zacznie mnie wiatr znosić na właśnie w miejsce, gdzie się zwodowałem, więc kurczę, dobry jestem. Te kalkulacje i inne takie. Zaraz wam w ogóle pokażę, jaką mam kotwicę, bo gdzieś znalazłem wczoraj w stodole ciężki kawałek żelaza. No i w sumie jak na razie się świetnie spisuje. Jest kolejny drapieżnik. Mamy cię, koleżko. Troszeczkę ciszy się zrobiło w wodzie. Zastanawiałem się, czy nie spływać do jakiegoś innego miejsca już. No ale jak widać, na razie jest ok. No, ten się przynajmniej ładnie nastroszył. No i piękny klimkowski sandaczyk do wody wio. Proszę bardzo. Dostał zastrzyk tlenu przy wpadnięciu do wody i poszedł do dna. No i super, pięknie, wspaniale. W sumie nawet chyba... Patrzmy, która jest godzina. 5:10, a ja już jestem zadowolony, ja już się mogę w sumie zwijać do domu. To mi dzisiaj budzik 2:40.
Droga 40, po trzeciej byłem tutaj na miejscu. No i zaczęliśmy łowić. Chłopaki tutaj też, kurczę. Jeszcze przede mną było chyba z kilka łódek już na wodzie. Co jest? Coś holuje. Tylko pytanie co? Sandacz? O! Kiedyś ty kurna wziął? Ej, teraz miałem mindfucka totalnego, bo ani brania nie poczułem, ani nic kompletnie. Ale tak można żyć. Tak można łowić, moi drodzy. I proszę bardzo, kolejny sandacz do kolekcji. Nie spodziewałem się tej ryby totalnie. I proszę bardzo, kolejna ryba wróciła do wody. No ale ten mnie totalnie zaskoczył, pozytywnie oczywiście. No i wracając, byłem tutaj gdzieś po trzeciej, tak trzecia 15, 20, może w pół do czwartej, zanim napompowałem kajak. To już się w miarę jasno zrobiło, ogólnie dlatego nie ma niestety żadnych przebitek z pompowania czy z czegoś, bo po prostu było ciemno i GoPro raczej by nie uchwyciło tutaj za dobrego obrazu. No ale myślę, że takie przebitki z rybami też są ok. Też zawsze się staram nagrać jakieś branie, bo to jednak no, na branie jest najlepszą chyba częścią w wędkarstwie. Tym bardziej sandaczowe. Puknięcie. To jest to. A jeszcze jak się to nagra, to już w ogóle no film udany. Tyle mogę powiedzieć. Specjalnie sobie, kurde, klapeczki wziąłem, krem do opalania. Stwierdziłem, będzie fajnie. A tu jest takie zimno w tym momencie, że szkoda gadać. I sandacze też trochę siadły. Czyli ewidentnie, jeśli ktoś będzie chciał przyjechać tutaj na szóstą, to już będzie troszeczkę za późno. Albo przynajmniej teraz mają taką przerwę śniadaniową. Znaczy przerwę między śniadaniami te sandacze mają. Bo na razie cisza. Ja już za chwilę przynętę zmienię. Dobra, ja obieram kurtkę, bo już nie idzie wytrzymać. Dobra, była jasna przynęta, czas na ciemną. Tym razem raczek jakiś. W tamtym roku raczki też mi się troszeczkę sprawdziły. Więc spróbuję i w tym roku. No może przy okazji powiem trochę o zestawie. Wędka to jest Westin W6 Finesse Texas Caroline. 213 cm, 7 do 21 gram. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wędka do finezyjnego łowienia technikami Texas oraz Carolina Rig. No ale jak widać, na spina też się sprawdza. Do tego kołowrotek Red Arc, rozmiar 3000, plecionka 12. Z tamtego roku chyba nawet jeszcze nie przewinąłem. Ale też za dużo razy nie byłem na tych sandaczach, żeby tę plecionkę wymieniać. Do tego fluorocarbon na końcu 0,40 mm. Główka dycha 10 gram. No i zobaczymy. Lecimy z koksem. Kurtkę ubrałem, jest w miarę cieplej. No ale to nie wygląda na 1 czerwca, tylko to wygląda na 1 kwietnia albo nawet 1 marca ta pogoda. Rano było spokojnie, znaczy rano.
Teraz w sumie też jest rano, to jest pewnie koło 6 godziny, ale powiem wam, że o 3 było cieplej. Piękna pogoda nam się zrobiła tego lata. Nie no, jeszcze wiosna jest w sumie, 1 czerwca. No i w sumie tyle. Dobrze, że wziąłem sobie ten strój z Grafa. Przeciwdeszczowy. W sumie tak wychodziłem z domu i stwierdziłem, a wezmę sobie jakąś kurtkę. Akurat tą miałem pod ręką i bardzo dobrze, że sobie ją wziąłem. Jest akurat właśnie na taką pogodę. Szkoda, że nie wziąłem sobie jeszcze spodni. No ale stwierdziłem, że wczoraj były takie przelotne opady, przelotne burze, to raczej dzisiaj tego nie będzie, nie? No, także mnie pogoda wyjaśniła. Dobra, teraz czas na gościa, który nazywa się Nedworm. Też mi dużo sandaczy przyniósł. No i spróbujemy. Jak na razie wszystko stanęło dookoła. Jest, siedzi. Pięknie mamy to, ale ładnie uderzył. Jest kolejna ryba. Już miałem w sumie zwijać, ale uderzył w ostatniej chwili. Bardzo mnie to cieszy. No i kolejny sandacz do kolekcji. Taki dzikus. Złowiony po dłuższej przerwie. No i trzeba go wypuścić, także ląduje w wodzie. Dobrze, proszę Państwa, przestało lać, wyszło słoneczko. Dalej wieje, no ale trzeba szukać pozytywów. I pozytywy są takie, że ryba jest. I słońce też wyszło w końcu. Jak widzicie, na klinkówce łeb chcę urwać, więc zakończyłem przygodę dzisiaj. 8:16 jest dokładnie. Dobry czas, połowiłem chyba za 4 godzinki. Wpadło parę fajnych rybek. No, rozmiarami może nie grzeszyły, ale jak na bez elektroniki, to wydaje mi się, że naprawdę fajnie połowiłem. Potem około godziny 6 zaczęło już mocniej wiać, no i wtedy te ryby siadły, no wtedy też wiadomo, ciężej prowadzić przynętę. Ale w ogólnym rozrachunku otwarcie sandaczowe na plus. I ja się teraz będę zbierał, żeby dzisiaj ten odcinek zmontować. No, finał Ligi Mistrzów jeszcze jest dzisiaj, także mam nadzieję, że się wyrobię przed meczem. Ogólnie mam jeszcze dla was dwa filmy przygotowane. No, nie było kiedy ich zmontować, bo to są dwa filmy z maja. Jeden jest z Jasła, drugi jest z Białej Tarnowskiej. Fajnie połowiłem. Także zachęcam do zostawienia suba, do zostawienia lajka. No i do oczekiwania na kolejne filmy. A mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. No i trzymajcie się, do następnego.